Witam serdecznie widzów mojego kanału. Dziś zajmę się tematem maskowania mojego obiektu. Jeśli zbudujecie swój podziemny obiekt, zacznijcie zastanawiać się, w jaki sposób wykorzystać atut podziemnej budowli. Istnieją ziemianki, które pokryte są tylko ziemią, na której porasta trawa lub inne rośliny. Ma to swoje zalety. Ziemia jest dobrym izolatorem ciepła, ale też odpowiednio gruba chroni przed promieniowaniem jonizującym. W tych konstrukcjach wejście do obiektu jest zwykle widoczne na poziomie gruntu. Musicie pamiętać, że taka piwnica rodzi trzy zagrożenia. Pierwsze. W razie zagrożenia W wejście powinniście osłonić workami z cementem. Drugie. Piwniczka jest zachętą do jej penetracji, albo z powodu zapasów tam zgromadzonych, albo alkoholi, które spodziewa się napastnik zdobyć. Trzecie. Usadowienie drzwi na poziomie gruntu może sprzyjać zalaniu ich przez wody powierzchowne. Po przeanalizowaniu tych zagrożeń w pierwszym etapie budowy podjąłem decyzję, by ukryć obiekt w poziomie gruntu. To wymusiło stworzenie włazu w suficie obiektu. I co dalej? Jak mówiłem w innych odcinkach, taki właz to ryzyko zalania. Nawet jeśli porządny właz obiektu udaje tylko szambo, to jednak istnieje ryzyko, że zaciekawi to postronnego obserwatora. Aby zamaskować obiekt i wzmocnić jego walory ochronne, wybór padł na kostkę brukową, która dość często jest wykorzystywana w otoczeniu posesji jako element wystroju. Po pierwsze, beton ma mniejszą przezierność dla promieniowania jonizującego. Po drugie, w moim przypadku chodziło o izolację przed opadami atmosferycznymi. Na kostce mogły powstać dwa obiekty, albo stalowy garaż, takich obiektów jest przydomowych jest bardzo dużo, albo drewniana szopa. Stalowy garaż według mnie w upalne dni zbyt nagrzewałby się pod wpływem słońca. Dlatego wybrałem drewnianą szopę. Także ze względów praktycznych i walorów estetycznych. Szopa sama w sobie nie jest obiektem, który zainteresuje jakiegoś żołdaka, który będzie chciał obrabować stojący obok dom zamiast niej. Z drugiej strony, jeżeli fala uderzeniowa po wybuchu nie spali wszystkiego na swojej drodze, to na szopie, a nie bezpośrednio na pokryciu schronu, spocznie skażony pył. No, jesteśmy w połowie etapu budowy. Tu będzie powstał warsztat, półki. Po tej stronie już powstał regał, przymocowany do ściany. A jeśli epicentrum wybuchu będzie bliżej i spopieli budynki, to i tak szanse na przeżycie będą tylko iluzoryczne. Tak więc, poza funkcją ochronną, maskowaniem obiektu, wnętrze szopy służy do wstępnej filtracji powietrza zasysanego do wnętrza schronu. Ważnym atutem dla mnie jest ochrona przed opadami atmosferycznymi oraz zalewaniem przez wody powierzchowne po dużych opadach. Stąd wykorzystanie wysokiego progu zarówno w drzwiach, jak i wokół włazu. Wyposażenie szopy jest typowe. Kilka półek, praktyczne narzędzia, wszystko wykonane tanim kosztem samodzielnie przeze mnie. Po ostatnim gorącym lecie stwierdziłem, że obowiązkowo należy założyć wentylator w celu stałej wymiany powietrza wewnątrz, albowiem wilgoć panująca w szopie bezpośrednio wpływała na efekt skraplania wody w schronie przy podłodze. Założone czujniki wilgoci i temperatury pokazują obecnie w okresie zimowym, że wilgoć na zewnątrz w szopie jest dwa razy mniejsza od wilgoci pod ziemią. Przy stałej temperaturze pod ziemią w zakresie 8-10 stopni. Po wejściu do szopy rzuca się w oczy zarówno właz w podłodze, jak i rura doprowadzająca powietrze. Dlatego trzymam w szopie worek ze starymi szmatami i śmieciami, które będzie można było wykorzystać po rozrzuceniu po podłodze do maskowania włazu i tej rury doprowadzającej powietrze. I to było na tyle, jeżeli chodzi o moją historię budowy bunkra. W następnym odcinku przedstawię krótkie podsumowanie cyklu, a potem przejdę do tematów, które z pewnością też Was zainteresują. Czekam na kolejne komentarze i pytania.